Dzień dobry wszystkim. Jak widać, my już jesteśmy w Poznaniu, chociaż to było widać już w poprzednim vlogu, kiedy do niego wróciliśmy. Ale dzisiaj oficjalnie vlog z Poznania i jedziemy teraz nad jezioro! Znaczy, najpierw jedziemy ogarnąć, bo muszę parę rzeczy na uczelni ogarnąć, potem dopiero na jezioro. Nieważne. A zanim pojedziemy, musimy znaleźć auto, bo jak zwykle nie będzie zaparkowane. Ja widziałam, jak szłam na zajęciach. Tak? Oj, dobrze, że jesteś. Dobrze, że chodzę na zajęcia. No. Na dworze jest mega gorąco, więc aż boimy się wejść do auta, które stało na takiej patelni. Ty wejdziesz pierwsza. O, dzięki! Nie, nie wchodzę, ja tylko sprawdzę. O Jezu, no jak zwykle buchnęło. Tak? Żadna nowość w lato, ale zawsze zaskakuje tak samo. A skoro już tu jesteśmy i tak sobie rozmawiamy, to muszę wam powiedzieć pewną historię, bo każdy z was tutaj zna mojego kota Ludzka. I moja mama wczoraj do mnie zadzwoniła i powiedziała, co on zrobił. Mianowicie, Lucek, mój kochany Lucek, leniwy kotek, wszedł na balkon i złapał mewę. Tą gigantyczną mewę, nie tą taką małą, tylko tą wielką, potężną mewę. No, nie zabił jej, co nie, ale bili się na balkonie i chyba uszkodził jej trochę skrzydło. Ale ta mewa w końcu zniknęła, więc najprawdopodobniej nic jej nie było. No, ale mama mówiła, że była agresywna dosyć i właśnie się bała i o Ludzka, i o siebie. Także, no, uwaga, jeżeli ktoś uważał, że mój kot jest leniwy i dziwny, to ja tak potrafię zaatakować. Jestem pierwszy, który tak uważa i nadal tak uważam. Nie widziałem tego jeszcze na oczy. Nie widziałem tego na oczy i nadal tak uważam. Kapi poszedł na uczelnię, a ja zostałam w aucie. I po prostu tu umieram. Jest mi tak gorąco. Nie wiem, jak ludzie mogą zostawiać w aucie swoje dzieci, albo psy, albo inne zwierzęta i ludzi innych. Bo ja tu siedzę od 3 minut i po prostu już wysiadam. Nie mam pojęcia, kiedy przyjdzie. Ale mam nadzieję, że się nie rozpuszczę do tego czasu. Hello. Dobrze, że przyszedłeś. Co? Ja myślałam, że już tutaj umrę i już planowałam otworzyć drzwi i wyjść. Znaczy, było wyjść. Ale bałam się, że alarm się włączy, a nie wiedziałam, kiedy wrócisz. Aha. Jakby cię nie było godzinę i to auto by tak wyło przez godzinę. Kurde, ale by było wtedy. No, masakra, ale... Jestem! Ale przynajmniej chyba nigdy nie przejdzie mi przez myśl, żeby swoje dziecko zostawić nawet na minutę w aucie latem, bo trzeba no to chyba przeżyć na własnej skórze. To, ale pamiętaj, znaczy, żeby nie było, że zamknąłem oknie. Były nie, okna, miałam otwarte. Okna otwarte. I tak. Mogła w każdej chwili wyjść, tak, oczywiście, no. Bo mogła się odblokować od zewnątrz. Także miałam wybór jeszcze, ale niosę się za tym konsekwencje. Ale naprawdę jest ciepło, teraz przyszedłem tutaj i zaczyna się ze mnie lać. W ogóle nie załatwiłem większości rzeczy, bo promotorki nie było. Co? No. Ja nie mogę. Znaczy zaniosłem jej ten, wrzuciłem jej pod drzwi te projekty moje, które... Tam... Jedźmy już, jedźmy, bo ja chcę do wody już wskoczyć. Dobrze. Czy wspominaliśmy już kiedyś o naszym szczęściu? To może nie szczęście, tylko po prostu ja bym to nazwał nierozgarnięciem, bo szczęścia mamy dużo, ale nierozgarnięcia troszkę więcej. Znaleźliśmy w internecie takie jezioro, to się nazywa, że nie jezioro się tak nazywa, tylko jakby miejsce, które jest przy tym jeziorze, Akwen Tropicana, koło Poznania. No i tam zobaczyliśmy, że płaci się tam 5 zł czy 3 zł coś takiego za wejście. No i tam ma być jeziorko, wypożyczalnia sprzętów, bla 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 bla. No i przyjechaliśmy sobie tutaj i żeby nie było tak łatwo, mieliśmy jechać jakieś 3 km do tego miejsca, ale po drodze był jakiś wypadek albo zamknięta droga, cokolwiek, musieliśmy zrobić koło, więc przejechaliśmy tak naprawdę 18 km. Potem okazało się, że pojechaliśmy za daleko, bo nawigacja poprowadziła nas do innego akwenu, no więc musieliśmy wracać 7 km. Dojechaliśmy, no i podjechaliśmy, tak patrzymy, kurde, tu chodzą tylko dwie osoby, nikogo nie ma, parasole są pochowane, a jest już 14. No więc zaczęliśmy się zastanawiać, co jest nie tak. Sprawdziliśmy na stronie i okazało się, że jest otwarte dopiero 23 czerwca. Owszem, więc teraz mamy zamiar pojechać do jeszcze jednego i potem najwyżej zwijamy się na chatę. Ale musimy wrócić do Poznania, kolejne 17 km czy ileś. A jest tak gorąco i tracimy słońce. No niestety. A tu miało być tak fajnie, bo do wypożyczenia miały być rowery wodne, kajaki, jakieś inne śmieci. No, jestem zła już. Nie jestem zła, ale zawiedziona. Trudno. Udało nam się, w końcu jesteśmy nad jeziorem. Zajęło nam dojechanie tutaj 2 godziny łącznie. Wyjechaliśmy z domu o 13 i jest prawie 15. Tak, prawie 15, zaraz słońce będzie zachodzić, tak. Więc tu przyszliśmy tylko zobaczyć, co się dzieje i wracamy do domu. Ale wygląda fajnie, tylko że wygląda tak, jakby nikt się nie kąpał, więc nie wiem, czy nie można, czy nikt nie chce. Nie, zaraz zobaczymy. Ja chcę. Zaraz zobaczymy. Wypożyczyliśmy sobie rower wodny.
I będziemy wchodzić, ja się boję. Jezu, no jak tu wejść? Normalnie. Matko jedyna. Jesteś? Zakaz wchodzenia na osłonę, tak jestem. Zakaz wchodzenia, tak jest. Dawaj mi graty. Śmieci nasze. Załadujemy całe te wszystko. Dobra, przepraszam, płyniemy do Świnoujścia. Przykładaj kapo, jakbyś nie potrafiła pływać. Nie zakładam kapoka, bo się nie opalę. Jedziesz? No. Pedałujesz? No, pedałuję. Czemu mnie pokazujesz, to ty pedałujesz, yeah. Ja. No super. Dobra, siadaj. A i będziemy mogli wyskoczyć na środku jeziora? Nie, bo tu nie wskoczę, nie wejdę później, co? Jej, jesteśmy, uhu! Ob ci się marzyło to dzisiaj, prawda? Strasznie ci się marzyło, dzisiaj cały dzień mi miauczyła, właściwie to od wczoraj. Od wczoraj mi miauczyła, że chciałaby pójść na jezioro, wykąpać się w jeziorze i pojeździć na rowerze. No to jedziemy, już się zmęczyłem, o Jezu. Dobra, dawaj, jak się pedały, ja sobie będę teraz odpoczywał. Nie, bo ja już pedałowałam, ja się teraz opalam. Aha, no i fajnie, i właściwie koniec plusów rowerka wodnego, wypływa się na środek jeziora i się opala. I ale potem bez się ludzi ucieka. Dookoła. I potem się ucieka, no. Ja sobie przygotowała leżak, widzę, że się chce tutaj uwalić, bo ja przeważam trochę, przeważam ten rowerek. Przez to jak zeszłaś tutaj, to ja tutaj zanurzam się z tej strony. Oh, ale fajnie. I co, będziesz tak leżeć? Tak. Posmarowałaś się, żeby nie było tego samego błędu, co na ostatnich tym, na ostatnim vlogu, nie wiem czy vlogu, może w każdym razie jak byliśmy na plaży. Już. Już? No i fajnie. Dobrze, szofer może panią zawieźć, gdzie by pani chciała teraz? W tym czasie robi, jak psikam. Gdzie by pani chciała teraz? Jak z benzyną na tym? No tak pod słońce. Pod słońce? To daleko trochę. Trening nóg sobie strzelę, nie będę musiał na siłkę iść. Jak woda? Fajna. Fajna? No, skoczyłabym, ale tutaj dużo takich klonów pływa. Tak, dużo syfu jest. O, tutaj widać. O, tutaj tak widać właśnie. Nie wiemy jak to jest głęboko. I właśnie takie syfy tutaj pływają i no tak średnio jest. Dobra, doczłapaliśmy się na sam środek jeziora i teraz możemy siedzieć. Ogzia ciągle tam z tyłu. Smażę oczywiście. Się. Tak, oczywiście my znalazła swojego szofera jak zwykle. Tam mamy. Oj, to moja noga jest, ale tam mamy tą plażę, na której będziemy się smażyć później. Potem jak w drugą stronę patrzymy, tam mamy coś, nieważne. Tam ktoś inny sobie pływa. I jakoś tak przez 40 minut będziemy sobie teraz siedzieć. A potem będziemy musieli oddać rowerek, bo to na godzinę tylko. Nie ma to jak bułka z ogórkiem i jajkiem gotowanym na samym środku jeziora. Dobra, zabrzmiał nam budzik, więc czas wracać, ale było mega fajnie. No super było, prawda? Tak się... Może nie wskoczyliśmy do wody. No, ale za dużo takich roślin było i nieprzyjemnie to by tak mi działo po nogach. I w sumie nie wiemy, jak głęboko tu jest. No właśnie, ale my umiemy pływać. Więc teraz oddajemy rowerki i lecimy tutaj na plażę, żeby tak, się wylegiwać. I chyba pójdziemy od razu pływać, bo jest tak gorąco. Tak, rozłożymy się i do wody. No. Dobra, rozkładamy się i lecimy tutaj, bo już nie mogę wytrzymać no, gorąco. Ja też, mi jest mokro, mimo że nie przejdę. No, dawaj, szybko. Ciepła, nie? Cieplejsza niż w Bałtyku. No. W sumie niewiele trzeba, żeby była cieplejsza niż w Bałtyku. No, taka żółta. No żółta, no. Ja sinoburo koperkowe, nie? Za jeziorami, bo jakoś mnie tak obrzydzają. Bo jestem przyzwyczajona do morza, że tak jest czyste podłoże, a w jeziorze jest tak dużo rzeczy na dnie, nie? No bo jezioro jest zamknięte, to no. Też swoją drogą. Też wolę morze. Morze team. Dobra, no to wskakuj do wody teraz. Nie! Tak, hop rób. Dawaj, rób hop. Nie, jeszcze nie. Ale weszła. Dawaj! Cała teraz. Dawaj. Daj, 3, 2, 1, go! Co, zimna? Wiesz, zawsze pierwszy raz jest taki. Dobra, trzymaj, teraz ja. Dobra. Głębiej? Uważaj, tam są dziury.
No, na dnie, nie powiem ci gdzie dokładnie, nie? Aż zanurkował! Fajnie? Ale wolę smak Bałtyku. No. Dobra, weszliśmy z wody. Tutaj za nami 13-latkowie sobie palą papierosy i tak dalej, bo rodziców nie ma. A teraz poszliśmy, idziemy właściwie wam pokazać co nieco, co tutaj się dzieje. Jest jak widać plaża, milion ludzi. My kierujemy się w stronę pomostu. No, kierujemy się w stronę pomostu, żeby też pokazać i właściwie to tyle. Można sobie z niego skakać, bo ludzie chyba skaczą, a może ten maluch będzie skakał. Właśnie wam zaprezentuję, myk! No, można skakać. No jesteśmy. Na pomoście, gdzie wszystko się zaczęło i skończyło. Dawaj skaczka. Nie. No Kasper Elo. Kasper Elo. Kasper Elo. Elo mówisz? Nie no, nie skacz. A co jak się połamiesz? Właśnie nie wiem, bo nie wiem jak się zbudować. No wszyscy skakali, ale nie wiem. Lepiej nie ryzykować. Ja już jestem za stara, żeby cię namawiać na takie rzeczy. Ja już jestem mamą. Co? Ale widzę, że panu tutaj dosięga nitosem, więc tak się... No, trzeba nogi pod samą brodę, nie? Dobra, ja lubię mój kręgosłup. A no właśnie. O! I to na główkę, Jezu, ale ci ludzie mają odwagę w sobie i głupotę przy okazji. No głupotę, no. Głupota moim zdaniem. Nie? No głupota, głupota. Nie róbcie tak. Kapi jednak jest głupi i skacze, ale nie na główkę, chociaż nie tyle. Głupi. Nie głupi, głupi. Żyje! Masz nogi? Ruszasz nogami? Tak? Dobra? Cytrynowa, truskawkowa? Taka trochę gilasta. Bąki ci poszły. Ale to jest do znerwów. Dobra, fajnie było, tu jest 1,80 m coś. Tak, serio? O, nie, tu jest płyciej. Tutaj jest trochę głębiej. Teraz, zaraz zaprezentuję. No. Stoję na palcach tutaj no. Teraz. I mam dotąd. No to spoko. No. Ale tu ciepła woda. Ale foczka, bo pan tu był i sikał. Ale foczkę to zaraz zaprezentuję. No dawaj. Dawaj jeszcze raz. No i właśnie tak to wygląda. Tam jest jakiś plac zabaw, tu jest plaża. Tutaj na trawie można się rozłożyć. Tutaj ludzie robią sobie grilla, a tam za tym grillem, czyli tutaj, tam jest boisko do siatki, więc też można sobie śmigać, jest super. Tutaj jakaś nimfa leży. Wolę morze i plażę. Wolisz morze? Ja też może wolę morze. Właśnie teraz z mojej lewej mijamy te boiska, w której gdzie można sobie popykać w siatę i właśnie mam zamiar kiedyś z kumplami tutaj przyjść, wziąć grilla, przyjść z piłą i sobie pograć, na pewno będzie super. A teraz Oksia została sobie na tam leżaczku, czy tam na czymkolwiek leży i się opala, a ja idę na parking wykupić dodatkową godzinę parkingu, bo oczywiście już nam się skończył, więc idę teraz wykupić, mam nadzieję, że nie będzie żadnego problemu. Mam! Możesz jeszcze godzinę się tu plackiem uwalać. Trzymaj, to dla ciebie. Thanks. Dobra, zwijamy interes. Stąd podobało ci się? Fajnie było. Fajnie było. No, super jest. Prawie jak na plaży, prawie. Jak wakacje. No, jak wakacje. No to zdecydowanie. Tak samo się czuję. Rowerki wodne są tam. I właśnie tak samo się czułem, jakbym już był na wakacjach. Jak sobie tak pływałem i tak dryfowałem na morzu. Plaża była świetna, ale teraz najwyższy czas coś wciągnąć. No ale najpierw do domu. Do domu najpierw? Tak, bo jestem cała w piachu i złamał mi się paznokieć. Zawsze są jakieś straty, więc muszę go spiłować, bo zobacz. Narobię krzywdę sobie i wszystkim. Prawda. To najpierw do domu, let's go. Yeah. No i trafiliśmy tutaj. Yeah, ze, nie. Idziemy właśnie znaleźć sobie coś do jedzenia. Nie, ze, nie. Ale ja na przykład nie mam na nic ochoty. Nie mam ochoty na nic. Ja też nie, ale ja tak profilaktycznie, żeby podtrzymać tematykę kanału, po prostu chcę coś jeść. Okej. Okay. A jak zwykle miks wszystkiego na wagę, a Kapi jak zwykle chinol. Tak, dokładnie. Jeszcze w międzyczasie byliśmy u fryzjera. Jak wam się podoba mój nowy fryz? Tak będę wyglądał. Teraz tak się będę czesał. Tak trochę na bok, a trochę nie. Bo tutaj z przodu nie wiem co się dzieje, nie da się tego ogarnąć. Ale tutaj takie trochę Hitlerjugend. Tak Kapi wygląda jak wyjdzie z wody i nie ogarnie włosów. Wow, handsome boy. Zjedliśmy i patrzcie gdzie trafiliśmy. Tu zakrywam, nic nie widać, mam nadzieję. Co? Ja nie wiem, Oksia mnie zabrała tutaj do tego sklepu, pokazuje mi jakieś budziki i tak dalej, jakieś różne, wszystkie różne inne rzeczy. I mam nadzieję, że to nie jest jakaś aluzja czy coś. Kto nie, Kapi, już nie wyszła pora. Ja już jestem gotowa. Ja Oksia, jesteś gotowa? Nawet nie pozwalam ci skakać z pomostu, jak chcesz skakać w jakieś nie wiadomo jakie miejsca. Ale spoważniała.
Tak, spoważniałam. No i właśnie sobie chodzimy, zaraz będziemy wybierać wózki i tak dalej. Ten mi się podoba, szary. Ten? Tak, ten. Ładny jest. Albo ten. Ten wózek, ale on nie ma kółek. Bo to jest taki, żeby tata nosił na plecach. Okej. No dobra, rozmarzyłaś się trochę, idziemy stąd. Zobaczcie, prawdziwy Superman to już przeżytek. Jest super girl, czy tam super woman. A tutaj jest... Gdzie to jest? Tu jest. Batgirl, a nie Batman. Nice, nice, XXI wiek, kocham cię. A dla równowagi to mamy męskie atomówki. Ale tak na poważnie. Od kiedy przytyłam ten jeden kilogram i wszystko poszło... Poczułaj, że możesz. I wszystko poszło w mój brzuch. Ja już po prostu przywykłam do myśli, że ten brzuch jest ciężowy, także... No. Jak zwykle zmusiłam Kapiego na mały shopping. A nawet zmusiłam go do przymierzenia dwóch par spodenek, w tym jedną różową. Znaczy nie jest różowa. Nie. Jest, to jest brudny róż. To faceci są po prostu daltonistami, to nie jest różowa. Jest bardzo ładny kolor. Wcale nie jest damski. Wygląda super. Dobra, tobie ładnie w różowym. Show, wait, show. Mały sneak peek gołego Kapiego i zobaczcie w to miejsce. Ja wam nie powiem, po co ogolił sobie nogę, ale ten, kto zgadnie w komentarzu... Dostaje żółwika. Dostanie od nas żółwika. Powodzenia. No i nie powiecie mi, że w tym kolorze Kapi nie wygląda sexy. Wygląda super sexy. A szczególnie z tym za czas? Ładnie, ładnie. Tak, ładnie. Następne. I co, Kapi? No. Wybrał beżowe. Wybrałem te mniej męskie akurat tym razem, ale Okcia była bardziej zawiedziona. Bardziej męskie. Nie. Czemu? Okcia była zawiedziona, powiedziałem, że biorę różowe. Dlaczego? Czyli sama chciała, żebym wziął nie, beżowe. Nie, po prostu wiecie. Kapi ma różową koszulkę i już by co nie mógł za dużo założyć. Różowego, to nie już by nie mógł założyć różowej koszulki do tych różowych spodenek, a do tych spodenek będzie mógł założyć każdą. Do tych więc spodenek, po prostu czy do tych w żagle? Wybraliśmy takie bardziej uniwersalne. A teraz jesteśmy w kinie, mimo że tu nie idziemy, ale nasza chcemy. To wspólna decyzja. Ale chcemy zobaczyć, co jest, bo mamy w planach iść na horror, ale nie dziś, bo już wydaliśmy dzisiaj pieniądze. Dokładnie, wydałem o 4 dychy za dużo dzisiaj. Oprócz tego jeszcze zapłaciliśmy za rower wodny, i za zarcie, jedzenie. I za parking. I za parking, o, i za dużo dziś, za dużo. Tak. Jak i jeszcze tak przejechaliśmy dodatkowe 30 km. A, jak no nie więcej. No, no właśnie, zapaliło jeszcze. Jesteśmy w innym sklepie i Okcia wybrała sobie taką świetną sukienkę. Bardzo ładnie wyglądała na wieszaku. Na wieszaku bardzo ładnie wyglądała, ale to by było na tyle ładnego wyglądania. A aktualnie mnie ma pielęgniarka z lat 60. z jakiegoś horroru. Uuu, El Sexo pielęgniarka. Ale gdybyś miała czarne włosy i takie idealnie wyprostowane, to byś wyglądała jak Samara z ringu. Tylko byś musiała mieć czarne włosy, wiesz? Bo przez to, że masz blond, to tracisz na poważności. No, jak dziewczynka. No, dobra, przebieraj się, uciekamy stąd. Jesteśmy w domu i patrzyliśmy, co mamy w skrzynce na listy i dostaliśmy od fana, nie, żartuję. Ale właściwie nie my dostaliśmy, tylko Okcia dostała coś takiego. Oj, przepraszam. Prawdopodobnie wszyscy to dostali u nas na ośce. Nie tylko my, bo my nic nie zamawialiśmy, więc... Ale masz deser! Jej, mój Lucek będzie taki szczęśliwy! Co tam dostałaś? Takie... Z kurczakiem? Takie. Next! Uuu, chrupki, moje ulubione! I nawet jest prezent dla Pato! O, i nawet Pato się załapał, Jezus, ten to ma życie! Ale dostałaś rzeczy! Ja się z takich rzeczy cieszę bardziej, niż jakby to był prezent dla mnie. Ale jakby wysłali takie małe paczuszki różnych smaków chipsów. No! Jezu, to by było coś! Jesteśmy w trakcie oglądania meczu Polska-Chile. No proszę, zaskoczyłaś mnie, że wiesz z kim. Aha. Może musiałaś... dlatego, że w Poznaniu i kilku moich znajomych tam jest, mi się wydaje, że musiałaś się przygotowywać dobre parę minut do tego klipu. W każdym razie, podeszłam sobie do kuchni, i bo zachciało mi się pić, no i przygotowałam sobie szklankę, wodę, cytrynkę, bla bla bla. I zapytałam się Kacpra, czy też chce wodę. Na co on do mnie?
że wody nie chce, ale jakbym mu zrobiła drinka, to byłby zadowolony. A ja, drinka? A on, że tak. A ja, ale my nic nie mamy do drinków, ani jakiejś coli, ani Sprite'a, samą wodę mamy. A to on... najlepsze takie. A on na to mówi, że chce soplicę orzechową z mlekiem. Monte, tak zwane monte. Tak zwane monte, no i właśnie będę mu robić. Także, kto jest najlepszą dziewczyną na świecie? Ta dziewczyna. Ta dziewczyna. Więc uwaga, najpiękniejszy drink na świecie. Teraz zobaczymy, czy dobre proporcje dałeś. Dobre. Tak? Yeah! I tym optymistycznym akcentem kończymy tego vlogaca, bo ja tutaj muszę zerkać teraz na mecz, bo leci, a akcent też kończyć, więc dziękujemy za oglądanie. Jeżeli zostawilibyście jakiegoś komentarza, byłoby ekstra. I inne rzeczy, które możecie zostawić, to jeszcze kciuk do góry, kciuk w dół, kliknięcie subskrypcji albo dzwoneczka, więc co chcecie. Najlepiej obie rzeczy. Możecie sobie kliknąć, zapraszamy na naszego Insta, tam jest super, zawsze świetna zabawa jest i do zobaczenia na następnym vlogasie, pa! Pa!